Cześć, witajcie, mamy piątek, także pora zacząć kolejny odcinek programu cyklicznego, a dzisiaj, tak jak wspominałem ostatnio, mamy trochę transferów. Na początek chciałbym Wam powiedzieć o tym, że drużyna Matthew Van Der Poela zmieniła nazwę i teraz to już nie jest Corendon Circus, tylko Alpecin Phoenix. No i to jest tylko zmiana teamu, tam zawodnicy są dalej ci sami, większość jest rzeczy takich samych jak była, no tylko mamy tą zmianę nazwy drużyny. Matthew Van Der Poel od teraz w barwach Alpecin Phoenix. Pewnie nic się nie zmieni, jeśli chodzi o jego wygrywanie, dalej będzie tego dużo. No ale wróćmy do kraju, bo tutaj mamy też trzy dosyć ciekawe wiadomości. Pierwsza jest taka, że Michał Ficek zmienia barwy teamowe z Volkswagena na CST7R MTB Team. No i tak jak było to do przewidzenia, będzie skupiał się dalej na maratonach, ale trzeba się tutaj na chwilę zatrzymać, bo przy publikacjach na temat zmiany tego teamu można było kilka rzeczy tak między wierszami wyczytać, a wydaje mi się, że komunikat był dość jasny, taki, że Michałowi chyba niezbyt dobrze było w Volkswagenie, no bo tutaj w wywiadzie pisał, że w końcu będzie mógł odczuć to, co, czym jest praca zespołowa na wyścigach, o tym, czym jest wspieranie się wzajemne zawodników. Także no tam między wierszami można było wyczytać, że coś tam nie do końca było tak jak trzeba, aczkolwiek to mogło być tylko jakieś tam moje odczucia, może było zupełnie inaczej tak naprawdę. Natomiast Michał teraz będzie reprezentował barwy CST. No i co, no trzymam kciuki za jego, skoro atmosfera ma być lepsza w tym teamie, no to prawdopodobnie będą też lepsze wyniki, trzymam za to kciuki, no i powodzenia Michał w nowym teamie. Tak jak mówiłem, transfery u nas to nie tylko zmiany zawodników, ale także powstała jedna nowa zupełnie drużyna, chociaż ona tak nieformalnie trochę już funkcjonowała, bo zawiązała się ekipa Ascent Racing Team. No i jak można się domyślać, jest to ekipa wspierana przez firmę Ascent i ci zawodnicy będą jeździli na tych rowerach, prawdopodobnie odzież, akcesoria itd. itd. Natomiast wszyscy byli raczej pewni co do tego, że barwy tej drużyny będzie reprezentował Bartek Mikler i Paweł Wiendlocha. Natomiast takim mniej spodziewanym, ale gdzieś tam można było się tego domyślać, że do tego teamu dołączy też Karol Dziambor, czyli no młody zawodnik, junior, bardzo perspektywiczny i wydaje mi się, że z dużymi możliwościami rozwoju w przyszłości. Ciekawe, czy Karol latem też pościga się trochę w maratonach albo w cross country, no ciekawe jak to będzie. Natomiast no na pewno gdzieś tam Pawła i Bartka myślę, że będziemy mogli na bieżąco oglądać przez cały sezon, bo Bartek będzie pewnie jeździł przełaje, ale latem też będzie ścigał się w cross country, może w jakimś tam jednym, drugim maratonie. Ciekawą też rzeczą jest to, że Ascent Racing Team jest takim trochę dalszym spadkobiercą tego, co kiedyś było w teamie DHL Autor. No tutaj jakby łącznikiem głównym jest obecność Pawła Wiendlochy. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że to jest team taki głównie oparty o przełaj. I z kolei tutaj jest takie fajne nawiązanie do tego, jak kiedyś ścigał się Marek Cichosz, który był też w teamie DHL Autor. No i tutaj powstaje teraz ekipa przełajowa i myślę, że no fajny taki ruch ze strony firmy Ascent. Trochę taki, można powiedzieć, pod prąd, mimo że wielu by się wydawało, że jednak przełaj bardzo mocno stoi, no to jednak prościej zrobić tym team MTB niż przełajowy, dlatego no to jest spore wyzwanie przed ekipą, no ale myślę, że pójdzie im bardzo dobrze, bo są w tej ekipie no fajne, sympatyczne postacie, które też przy okazji zrobią dosyć dobre wyniki. Chyba najmniej oczywistym z wszystkich transferów, o których dzisiaj mówię, jest transfer z szosy na MTB Piotra Konwy, który już no, nie będzie się na szosie ścigał, natomiast zasili ekipę SGR Specialized. No i Piotr to jest bardzo utalentowany zawodnik z dobrymi wynikami, nawet bardzo dobrymi wynikami w przeszłości na rowerze górskim. No i on by tutaj mógł chyba spokojnie powalczyć też o czołowe lokaty na wyścigach cross country w Polsce. Natomiast team SGR Specialized ma się skupić na maratonach i celem są Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy prawdopodobnie. No ale jak to wyjdzie, zobaczymy, bo wydaje mi się, że na Mistrzostwach Polski XC też może wystartować Piotr, a on tam może naprawdę dużo osiągnąć. Niemniej w maratonach pewnie może zrobić jeszcze więcej i myślę, że może być tym zawodnikiem, który może sporo roboty sprawić zawodnikom JBG2, bo
No Piotr jest chyba jednym z takich najsilniejszych zawodników, który mógłby im na tych długodystansowych wyścigach zagrozić. Także no, szykuje nam się chyba na maratonach, ale zarówno i w XC całkiem ciekawy i emocjonujący sezon. A kto wie, czy na przykład w trakcie sezonu Piotr nie zmieni zupełnie tego, co chce robić, i jeśli by jeszcze na przykład wygrał Mistrzostwa Polski, to może jakby zawodnicy z Polski zrobili ileś tam punktów w klasyfikacji olimpijskich, to jeszcze kto wie, czy Piotr by nie pojechał na igrzyska. No to jest wszystko takie dosyć ciekawe. Zobaczymy, jak ten sezon się ułoży, czy kolejne sezony. No ale Piotr na pewno jest takim mocnym zastrzykiem, jeśli chodzi o lokalne ściganie w MTB. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek programu cyklicznego. Jeśli pojawią się jakieś kolejne transfery, to postaram się o nich jeszcze wspomnieć. A w najbliższym czasie mam dla Was jeszcze jeden film, w którym mówię o sprzęcie, który chciałbym, żeby pojawił się w najbliższym sezonie. Albo jako prototyp, albo już jakaś seryjna produkcja, bo jest kilka rzeczy, których wydaje mi się, że na rynku brakuje powoli, a fajnie by było, żeby się pojawiły. No i wtedy może sobie też porozmawiamy o tym, jakie Wy byście mieli oczekiwania wobec producentów, ale to już za kilka dni, może jutro albo w poniedziałek, a na pewno będziemy widzieli się we wtorek i zapraszam Was na kolejny odcinek programu cyklicznego. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to pamiętajcie, żeby tą subskrypcję kliknąć, bo to jest taki, no fajnie się na to patrzy, jak widać, że tych widzów przybywa, bo wtedy jest dużo więcej energii do tego, żeby kolejne produkcje robić. Także to jest taki mój apel, żeby tą subskrybujkę tam kliknąć. No i to wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!